Dzień dobry Państwu z tej strony Gościł Malinowski podcast Interpretacje. W tym miejscu chciałem bardzo serdecznie podziękować tym z Państwa, którzy wsparli podcast interpretacje w serwisach Patronite i By Coffee Too. Historyczny Herb Śląska, jednogłowy czarny orzeł w złotym polu, z białym półksiężycem, zwieńczonym krzyżem, po raz pierwszy pojawia się na pieczęci Henryka Pobożnego z 1224 roku. Barwy poznajemy dopiero z tzw. Kodeks Manesse, powstałego po 1304 roku i Kodeksu Lubińskiego z legendą o świętej Jadwidze z roku 1353. W tym ostatnim przedstawiono scenę zaślubin Jadwigi z Henrykiem Brodatym, które odbyły się zapewne w 1190 roku. Henryk trzyma swoją tarczę herbową z czarnym orłem, co jest anachronizmem. Znamy bowiem jego pieczęć z lat 1203-1234, na której widnieje postać księcia z tarczą romańską, pośrodku której znajduje się półksiężyc rogami zwróconych ku górze bez orła. Nad prawym rogiem półksiężyca umieszczono krzyż równolamienny, i jest to najstarsza. Znana dziś pieczęć piastowskiego władcy, na której widnieje jego godło. Nie ma na niej jednak orła. Dopiero przedstawienia Henryka Pobożnego w kodeksie lubińskim z czarnym orłem na tarczy herbowej mogą odpowiadać rzeczywistości, gdyż herby z orłami pojawią się właśnie w latach dwudziestych XIII wieku. Pierwszy znany nam pochodzi z pieczęci Kazimierza księcia Raciborskiego. Z roku 1222. Kolejne to pieczęcie innych piastów. Władysława Odonica, księcia Wielkopolski, z roku 1223 i 1231, wspomniana wyżej pieczęć Henryka Pobożnego, z roku 1224, Leszka Białego, z 1228, użyta pośmiertnie przez wdowę po nim Grzmisławę. Pieczęć Władysława Laskonogiego z 1231 roku, Kazimierza Kujawskiego z roku 1235 i 1250, Bolesława Wstydliwego z roku 1243 i Bolesława Pobożnego z roku 1245, jak również władców z innych rodów, Racibora, księcia Białogardzkiego z roku 1229, Barnima I, księcia Homorskiego, z tego samego roku. Geneza tej niezwykłej popularności heraldycznego orła jako znaku herbowego polskich władców drugiej ćwierci XIII wieku pozostaje nieustalona, mimo rozlicznych prac dostarczających bogatego materiału porównawczego na temat symboliki orła w starożytności i średniowieczu oraz występowania w heraldyce. Nie wiadomo nawet, czy orła rozpatrywać należy jako zwierzę heraldyczne. Całej dynastii, całego kraju, czy jako indywidualne wybory poszczególnych władców, którzy oczywiście mogli inspirować się symboliką przyjętą przez krewniaków. Legenda herbowa o założeniu gniezna w miejscu, gdzie było orle gniazdo, przekazana została w Kronice Wielkopolskiej, spisanej tak mniej więcej dopiero w 1273 roku. Po ponad 50 latach stosowania herbów z orłem, przez rozmaite linie Piastów, w tym też najważniejsze Śląską, Wielkopolską i Małopolską. Pojawianie się na pieczęciach władców piastowskich heraldycznego lwa, czyli lili, wskazuje, że raczej nie ma mowy o powszechnym przyjęciu orła na początku XIII wieku jako symbolu całej dynastii. Nie mają więc racji bytu dawne hipotezy niemieckich badaczy, którzy widzieli w tym orle Uszczerbionego orła królów niemieckich, symbol zależności lennej książąt polskich od cesarstwa, efekt hołdu lennego. Uszczerbienie, Schimpfwappen, oznacza wprowadzenie w herbie zmian mających odróżniać go od wersji podstawowej, obniżenie jego wartości symbolicznej. Równie bezpodstawna jest przeciwna teoria. Polacz główny. Jakoby piastowski orzeł miał pradawne, jeszcze przedchrześcijańskie, słowiańskie korzenie i był pierwotnie totemem plemiennym Polan Lechitów. Stąd jego niezwykła popularność wśród piastów w chwili pojawienia się w Polsce importowanych z zachodu herbów w XIII wieku. Istotnym ustaleniem Polaczkówny było natomiast zwrócenie uwagi, że zwyczaj stosowania pieczęci heraldycznych dotarł do Polski później, Niż do innych krajów. W drugiej połowie XII wieku herby rozpowszechniły się w Niemczech i we Francji. Na początku XIII wieku w Czechach, a dopiero potem w Polsce, gdzie w najbardziej oddalonym od europejskich centrów w regionie, jakim było Mazowsze, po raz pierwszy zastosowano herby dopiero w 1285 roku. Stąd poszukiwać należy raczej indywidualnych źródeł inspiracji dla poszczególnych przedstawicieli dynastii piastowskiej. Gumowski wywodzi piastowskiego orła od atrybutu świętego Jana, patrona katedry wrocławskiej. Tak więc orzeł zostałby przyjęty najpierw przez piastów śląskich, a potem na ich wzór przez książąt z pozostałych linii. Problem jednak w tym, że najstarszy zachowany herb, z orłem zdobił księcia Raciborskiego, a to wówczas nie było uważane za część Śląska. A we Wrocławiu godło z orłem stosował początkowo jedynie współrządzący książę Junior, podczas gdy jego ojciec używał tarczy herbowej bez orła. Bliżej rozwiązania problemu genezy heraldycznego orła w Polsce są ci badacze, Którzy zwracają uwagę na przyczyny genealogiczne. Na małżeństwa książąt piastowskich z przedstawicielkami rodów niemieckich i czeskich. Na przykład Władysława Wygnańca z Agnieszką z Babenbergów. Henryka Brodatego ze świętą Jadwigą Śląską, pochodzącą z księstwa Merani. Kilku książąt śląskich z księżniczkami czeskimi z rodu Przemyślidów. Nie było zatem ani jakiegoś szczególnego aktu cesarskiego nadania herbu dla lennej Polski, a nie sięgnięcia do starożytnych słowiańskich symboli, ale zindywidualizowany i rozciągnięty w czasie akces poszczególnych polskich władców do zajmującą znacznej, znaczną część Europy środkowej, heraldycznej strefy akwilarnej, czyli takiej, w której herbach pojawia się orzeł, których to orzeł w tej strefie należał do najpopularniejszych zwierząt herbowych. W tym procesie szczególne znaczenie mogło przypaść święty Jadwidze Śląski, córce Bertolda IV, hrabiego Andeks, margrabiego Istri i Krainy, któremu w 1180 roku Fryderyk Barbarossa przekazał jeszcze księstwo Merani. W Herbie Andeks widnieją Biały Lew, i biały orzeł na niebieskim tle, a herb merani to sam biały orzeł na niebieskim tle. Jest zatem bardzo prawdopodobne, że polski orzeł heraldyczny zainspirowany został właśnie przez herb rodzinny świętej Jadwigi. Biały orzeł na czerwonym tle był do 1280 roku herbem księstwa Burgundii w którym dziedziczka hrabstwa z bocznej linii ształfów w 1208 roku poślubiła odtona właśnie księcia Merani, brata świętej Jadwigi Śląskiej. Niestety barwy heraldyczne w XIII wieku ulegały nieustannym fluktuacjom i nie sposób dowieść, że hrabstwo Burgundii i Królestwo Polski intencjonalnie wybrały ten sam herb, sięgając do wspólnego źródła. Biały orzeł na czerwonym tle to obecnie herb także Frankfurtu nad Menem, Aigues Blanche w departamencie Savoie i całego regionu Tarentes w historycznej Sabauti, Rodu Coligny pochodzącego z Bres, hrabstwa Arsberg, R. sur Lali w departamencie Pas de Calais itd. Tak Gdy z późniejszych stuleci poznajemy barwy herbów, Piastów okazuje się, że nie ma jednego obowiązującego schematu, lecz obok białego orła na czerwonym tle mamy również czarnego na czerwonym tle, Księstwo Płockie, złotego na niebieskim tle, Księstwo Opolskie i Górnego Śląska i w końcu czarnego na złotym tle. W herbach bezpośrednich potomków świętej Jadwigi Śląskiej, która jak widać nie przekazała im w spadku bieli Orła księstwa merani. Można natomiast śmiało założyć, że herb Henryka Pobożnego, przyjęty później przez wywodzących się od niego piastów śląskich powstał z połączenia orła z herbu matki z herbem ojca, czyli białym półksiężycem zwieńczonym krzyżem. Nie znamy pierwotnej barwy tego herbu. Jest jednak prawdopodobne, że barwy znane z kodeks manesse. Na herbu Henryka Promusa zostały przyjęte już przez jego dziadka. Przyjęcie w miejsce białej barwy orła z macznego herbu orła barwy czarnej na złotym tle stanowiło oczywiste nawiązanie do orła cesarskiego. Henryk Pobożny był po potomkiem rodu cesarskiego. Agnieszka z Weiblingen, córka cesarza Henryka IV, siostra cesarza Henryka V z dynastii salickiej. Uchodzi za matkę rodu Ształchów, ponieważ poślubiła Fryderyka I księcia Szwabi, któremu urodziła Fryderyka II, przyszłego ojca cesarza Fryderyka Barbarossy, a także Konrada III, najpierw antykróla przeciw cesarzowi Lotarowi III z Suplimburga, a później już króla rzymskiego. W ten sposób Agnieszka przeniosła prawa do korony cesarskiej z dynastii Salickiej na Sztaufów. Po śmierci Fryderyka I Agnieszka ponownie wyszła za mąż w 1106 roku za Leopolda III Świętego, margrabiego Austrii z, do, z dynastii Babenbergów. Jedna z ich córek, także o imieniu Agnieszka, poślubiła w 1125 roku Władysława Wygnańca, przyszłego władcę Śląska, dziadka Henryka Pobożnego. Orzeł cesarski jako symbol prosztafowskich sympatii politycznych dodawany był przykład do herbów gibelinów w Italii z orłem, np. herb rodziny Glikini z Arezzo. Rodzina św. Jadwigi Śląskiej, hrabiowie Andeks byli mocno związani ze sztafami. Niewykluczone, że przyjęcie barw orła cesarskiego mogło symbolizować roszczenia piastów wrocławskich do zwierzchności regionalnej nad innymi piastami śląskimi, a może nawet nad książętami w całej Polsce. Dlatego, w odróżnieniu od orłów tarcz herbowych, władców piastowskich innych dzielnic Polski, geneza orła śląskiego, Henryka Pobożnego, nie budzi większych wątpliwości. Zupełnie inaczej jest natomiast z białym półksiężycem umieszczonym na piersi śląskiego orła który nie występuje na żadnych innych orłach piastowskich. Jedynie w 1928 roku opracowano projekt herbu dla Województwa Śląskiego w odrodzonej II Rzeczypospolitej z półksiężycem na piersi, mimo że orzeł w herbach górnośląskich piastów nigdy takowego nie posiadał. Półksiężyc ten niekiedy określa się mianem perizonium przepaski. Jest to chyba jednak wynik nieporozumienia, gdyż perizonium to element ikonografii Chrystusa wiszącego na krzyżu, a u heraldycznego orła znajduje się ona na skrzydłach i piersi. Precyzyjne określenia elementu znajdującego się na śląskim orle znajdujemy w języku niemieckim. Brustmont, księżyc na pierśni. brust zichel, na pierśny sierp księżyca. Brust w szpangę, napierszna klamra sprzączka. Napierszny półksiężyc śląskiego orła występuje w trzech typach. 1. Półksiężyc z krzyżem, najstarszy, widnieje jako samodzielny element na pieczęci herbowej Henryka Brodatego. 2. Półksiężyc bez krzyża, po raz pierwszy na tarczy herbowej pieczęci Henryka III Białego. Później m.in. na tarczy herbowej z kodeksu Manesse i kodeksu lubińskiego. I 3. Półksiężyc, którego rogi mają zakończenie w kształcie trójlistnej koniczyny, klesztengel, z krzyżem. Jest to śląski orzeł w Czechach. Forma przejściowa tej wersji herbu, np. orzeł śląski w herbie króla zimowego Fryderyka V, zawierała umieszczony jedynie na piersi półksiężyc z krzyżem koloru białego, a na skrzydłach klesztengeł koloru czerwonego podobnie jak w herbach Brandenburgii czy Tyrolu. Półksiężyc z krzyżem jest więc heraldycznym znakiem Henryka Brodatego, którego potwierdzenie znajdujemy i na wspomnianej wyżej pieczęci herbowej i na znakach roty umieszczonych na dokumentach. Dlatego też w literaturze przedmiotu można znaleźć informację że wpółksiężyc z krzyżem to tak zwany zgorzelec, osobiste godło Henryka Brodatego. Pochodzenie tego godła jest jednak niejasne, a proponowane rozwiązania wysoce niezadowalające. Franciszek Piekosiński uważał, że ma ono swe korzenie w znakach runicznych i że jest to runa madr o wartości fonetycznej M. Do tej hipotezy należy podejść bardzo ostrożnie zaznaczając, że Piekosiński uważał, że cała polska heraldyka czerpie szeroką garścią ze znaków runicznych. Runa Madr pojawia się dopiero w młodszym futarku, używanym głównie w Skandynawii. W starym futarku dla oddania M używano runy Mannaz. Niezależnie od braku uzasadnienia, jak skandynawska runa miałaby zawędrować do herbu śląskiego Piasta, Runa Madl znacznie różni się od rodowego z Gorzelca Henryka Brodatego. Równie starożytną hipotezę o pochodzeniu polskich herbów stawia Norman Davis. W odróżnieniu od Piekosińskiego, nie uważa on germańskich run za ich pierwowzór, ale pisze m.in. tak: Tamgi są uderzająco podobne do znaków, które w nieco późniejszym okresie pojawiły się w niepowtarzalnym systemie heraldycznym używanym w Polsce. Davis podąża więc za teorią Tadeusza Sulimirskiego, że polskie herby były wzorowane na sarmackich tamgach. Rzeczywiście, tamgi niektórych rodów Karaczajskich na Kaukazie przypominają zgorzelec Henryka Brodatego. Najbardziej jednak podobny jest do herbu Szeliga. W polu czerwonym półksiężyc złoty, rogami zwrócony do góry. W środku krzyż łaciński tegoż koloru poświęcone po raz pierwszy w 1366 roku na pieczęci Bodzenty, wielkorzący krakowskiego. Jednak Jan Długosz opisuje ten herb nieco inaczej. Szeliga, lunam defectuosam ceruleam, in cuius medio crux eminet, in campo rubeo defert, genus polonicum in venerem pronum. Szeliga, księżyc niepełny niebieski. Z którego środka krzyż wystaje, na polu czerwonym pokazuje: Naród polski do Wenery skłonny. Tak więc w czasach Długosza półksiężyc miał kolor niebieski. Sulimirski wymienia Herbszeliga jako jeden z tych, które pochodzą od sarmackich tamk. Jednak wymaga to jeszcze dalszych badań, gdyż dystans geograficzno-chronologiczny jest tu bardzo znaczny, a źródła ikonograficzne rozproszone. I niełatwe w interpretacji. Poza tym, w znaku Henryka Brodatego mamy krzyż grecki, podczas Dyszeliga ma krzyż łaciński. Małgorzata Kaganiec, powołując się na opinię Mikuckiego, uważa, że znak ten jest obcy heraldycy zachodnioeuropejskiej, a jego genezy należy szukać raczej w kręgu kultury polskiej. Dowodem na to ma być herb śląskiego rodu von Pelchrim który jest herbem uszczerbionym orzeł pozbawiony głowy i łap z półksiężycem, ponieważ szlachta polska z szacunku do rodu panującego nie przybierała całego orła. Jednak konotacje rodów von Pelkszym z polską szlachtą mogą być bardzo, bardzo wątpliwe, a podobny uszczerbiony herb znany jest także dla morawskiego rodu tasowców panów z Lomnice, na pograniczu południowych Czech i Moraw. Przeciw tezie Kaganiec-Mikuckiego i przemawia fakt, że symbol półksiężyca bynajmniej nie był obcy kulturze zachodnioeuropejskiej. Richard Livie Serce, król Anglii w latach 1189-1199 używał emblematu przedstawiającego półksiężyc rogami zwrócony ku górze z umieszczoną na nim sześcioramienną gwiazdą. Półksiężyc pojawia się także w heraldyce niemieckiej, czy anglo normański Przyznać jednak trzeba, że w zachodniej sferze heraldycznej nie występuje półksiężyc z krzyżem. Helena Polaczkówna uważa natomiast, że znak ten został zaczerpnięty przez Henryka Brodatego z dy od dyplomacji papieskiej lub hiszpańskiej. Jerzy Piechowski pisze więcej o symbolice półksiężyca, który w postaci pierwiastka żeńskiego stanowił siłę opiekuńczą, ale nieobliczalną i groźną. Mógł być również związany z męską siłą u Germanów. Jan Długosz zwrócił uwagę na związek Księżyca z boginią Wenus, dodając do opisu Herbu Szeliga, że naród polski ma skłonność do Wenery. W ikonografii chrześcijańskiej Księżyc symbolizował ludzką naturę Chrystusa, podczas gdy Słońce było symbolem jego boskiej natury. O wiele ważniejsza była jednak symbolika maryjna, Nawiązująca do apokalipsy świętego Jana. Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu. Stało się to podstawą do przedstawień Maryi stojącej na półksiężycu. Uwadze badaczy, próbujących ustalić genezę znaku herbowego Henryka Brodatego, umknął fakt, że przypomina on w niezwykłym stopniu. Krzyż bizantyjski, typu krzyż na półksiężycu. Jest to do dziś bardzo popularne zwieńczenie kopuł cerkiewnych, zwłaszcza na Rusi. Pojawia się w tak różnych kontekstach, jak na przykład sztandar Bogdana Chmielnickiego czy monety bizantyjskie cesarza Aleksego Komnena, panującego w latach 1081-1118. I to właśnie wyobrażenie krzyża na półksiężycu Pojawiający się na owych monetach jest niezwykle podobne do znaku noty Henryka Brodatego z 1208 roku. Stwierdzenie podobieństwa to tylko połowa sukcesu. Niezbędne jest także wskazanie drogi, transmisji tego znaku z Konstantynopola na herb Śląskiego Piasta. Kluczowa w tej kwestii jest osoba Bolesława Wysokiego, ojca Henryka Brodatego. Gdyby to on był krzyżowcem, Opisanym przez Jana Kinnamosa pod Doryleum w 1147 roku, mielibyśmy namacalny ślad bytności tego polskiego władcy w samym centrum świata greckiego. Niestety Mikołaj Gładysz dość przekonująco dowodzi, że to nie Bolesław Wysoki przyjął krzyż w czasie II krucjaty. Poszukać więc trzeba innego możliwego źródła inspiracji. I mogą nim być silne związki Bolesława z prawosławną Rusią Kijowską. Otóż w 1142 roku, gdy jego ojciec był jeszcze seniorem wszystkich polskich książąt, Bolesław zawarł związek małżeński ze Zwinisławą, córką Szywołoda Olegowicza, księcia kijowskiego, zmarłego w 1146 roku w tym samym, w którym wypędzono jego ojca, ojca Bolesława Władysława Wygnańca z Polski. Nie wiemy, gdzie narodziły się dzieci tej pary, Bolesława i Zwinisławy: w Polsce czy już na wygnaniu w Niemczech. Jest jednak niezwykle znaczące, że swoim dzieciom z tego związku Bolesław nadał typowe ruskie imiona dynastyczne Jarosław i Olga dotychczas zupełnie niespotykane wśród dynastii piastowskiej. Imię, zwłaszcza pierworodnego, było niezwykle istotną manifestacją także polityczną. Bolesław Wysoki nosił imię po swym dziadku, Krzywoustym, a jego ojciec Władysław po swoim dziadku Hermanie. Nie wiemy, czym kierował się Bolesław Wysoki, nadając swemu pierwszemu synowi imię Jarosław, które choć nosił je przodek wszystkich panujących wówczas Rurikowiczów, było jednak nieobecne wśród najbliższych imion przodków. Jego żony. Czy, było, czy był to jakiś osobisty gest wobec małżonki, czy też jakieś zauroczenie ruskimi tradycjami? Niestety nie posiadamy ikonografii z boki Bolesława Wysokiego, która potwierdzałaby, że to on właśnie przyjął jako swój znak krzyż na półksiężycu. Jedyna zachowana autentyczna pieczęć, doczepiona do dokumentu z 1177 roku. To pieczęć prosta, przedstawia zbrojnego z mieczem i zarysowaną tarczą, na której nie widać żadnego znaku. Za postacią znajduje się sztandar, przedstawiony symbolicznie, bez możliwości rozpoznania, co na nim przedstawiono. Istnieją jednak poszlaki, wskazujące, że to już on, a nie dopiero jego syn, Henryk Brodaty, posługiwał się tym znakiem. Jest to przede wszystkim falsyfikat pieczęci Bolesława Wysokiego z XIII wieku, Sporządzony najpewniej w roku 1233, gdzie wyobrażono sam krzyż na półksiężycu bez orła, a więc w stylu pieczęci Henryka Brodatego. Falsyfikat mógł podszywać się pod realnie istniejące pieczęcie i stąd ten półksiężyc, przypominający pieczeń panującego podówczas syna Bolesława Wysokiego. Oczywiście można było założyć, że fałszerz, nie mając pojęcia o znaku pieczętnym ojca, przypisał mu znak syna. Trzeba jednak brać też pod uwagę, że niecałe 30 lat po śmierci Bolesława Wysokiego wciąż mogło być wiele osób pamiętających, jak wyglądał jego znak, choćby i syn Henryk Bronaty, który zmarł dopiero w roku 1237. Fałszerze działający w XIV wieku nie musieli już liczyć się z, taki, mieć z takimi obawami i na przypisywanych Bolesławowi Wysokiemu pieczęciach umieszczali już regularny herb piastów śląskich – orła z półksiężycym na piersiach lub samego orła. Mogli się tu sugerować wyobrażeniem księcia Bolesława na epitafium w prezbiterium kościoła klasztornego ziemowzięcia zimowzięcia Najświętszej Marii Panny w Lubiążu. Na tarczy księcia Widnieje typowy śląski herb. Upamiętniająca Bolesława Wysokiego płyta nagrobna wykonana została jednak dopiero na początku XIV wieku, a więc w czasach, gdy wznoszono obecną gotycką świątynię w Lubiążu w latach 1307-1340, w miejsce dawnej romańskiej, gdzie Bolesława Wysokiego pochowano w 1201 roku. Pierwotna płyta nagrobna Bolesława Wysokiego została ponownie użyta, aby upamiętnić grób księcia Konrada II Garbatego Żagańskiego, zmarłego w roku 1304. No już po prostu nie była potrzebna. Na wielu pieczęciach późniejszych piastów śląskich zostaje półksiężyc, a nikt nie krzyż. Na przykład pieczęcie Henryka III Białego albo Konrada II Garbatego. Półksiężyc bez krzyża ma na tarczy Henryk Probus kodeks Manasse i na nagrobku z zachowanymi śladami polichromii, około 1300-1320. Także w późniejszej ikonografii, na przykład w kodeksie lubińskim przedstawiającym ślub Henryka Brodatego ze świętą Jadwigą z Andechs, mamy anachronicznie dla końca XII wieku, ale typowe dla ikonografii z XIV wieku, orła z półksiężycem bez, bez krzyża. Niezależnie od tego, czy półksiężyc zachowuje krzyż, czy też go traci, ten symbol pojawia się wyłącznie na piersi orła u piastów potomków Henryka Brodatego, a nie jest znany u piastów opolskich, potomków Mieszka I Plontonogiego, brata Bolesława Wysokiego. Był to więc albo osobisty znak Bolesława Wysokiego, przejęty później przez jego syna Henryka Brodatego, albo osobisty znak Henryka Brodatego, tertium nondatur. Paralele ze światem prawosławnym i pewne przesłanki chronologiczne wydają się jednak przemawiać na korzyść Bolesława Wysokiego. Przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę, że znak heraldyczny Henryka Brodatego ma dwie wersje. Jedną znamy z roty sądowej. W tym przypadku krzyż styka się z półksiężycem, wychodzi z półksiężyca i ma kształt lekko zbliżony do krzyża maltańskiego. Ten model obowiązuje od. 2009 roku w poprawionej dzisiejszej wersji Herbu Dolnego Śląska, jako tak zwana przepaska w kształcie półksiężyca z zaćwieczonym krzyżem. Druga wersja pojawia się na pieczęci Henryka Brodatego, gdzie krzyż znajduje się ponad półksiężycem, ale się z nim nie styka. Pierwsza wersja bardziej przypomina krzyż na półksiężycu, zdobiący cerkwie prawosławne. Druga jest natomiast Dokładnym odwzorowaniem ułożenia krzyża i półksiężyca na monetach bizantyjskich Aleksego Komnena. Oczywiście, w przypadku krzyża, na cerkwi, względy praktyczne decydują, że nie może on zawisnąć w powietrzu i musi opierać się o podstawę w formie półksiężyca. Jednak w wyobrażeniach płaskich, czy to w znakach pisanych lub malowanych, czy to wrytych na monetach, taka konieczność już nie zachodzi. Geneza symbolu krzyża na półksiężycu, czy krzyża nad półksiężycem, jest starsza niż chrześcijaństwo. Z rzymskiego Egiptu, a także z cmentarza w antycznej Ostii z III wieku naszej ery, znamy wyobrażenia byczka z krzyżem między księżycowo ułożonymi rogami. Symbol ten na zachodzie przeobrazi się w krzyż między rogami i jelenia w legendzie o św. Hubercie. Na wschodzie byk z krzyżem między rogami zdobi m.in. katedrę Sioni w Bolnisi w Gruzji, wzniesioną w latach 478-493. Jest to stary symbol zjednoczenia Księżyca i Słońca, gdyż krzyż ma wartość solarną. Dlatego też w symbolice muzułmańskiej niechętnej Słońcu jako potencjalnemu obiektowi idolatrii pozostaje półksiężyc, Krzyż zostaje natomiast usunięty, bądź zastąpiony gwiazdą. Półksiężyc z jedną, trzema lub siedmioma gwiazdami pojawia się już na monetach rzymskiego cesarza Septymiusza Severa na początku III wieku. Na budynku w rzymskim mieście Volubilis w Maroku znajduje się natomiast typowy krzyż nad półksiężycem podobno do tego wyobrażonego na monetach bizantyjskich. Między Marokiem a Konstantynopolem jest jeszcze Egipt. I tu symbol krzyża na półksiężycu kształtuje się chyba najwcześniej. Już około 500 roku pochodzi koptyjski krzyż, który niezwykle podobny jest kształtem do herbu Liga. A nieco później, w VI wieku, w klasztorze św. Katarzyny wykonano relief greckiego krzyża wpisanego w okrąg nad półksiężycem. W Bizancjum motyw ten pojawia się na przedmiotach, codziennego użytku, sprzączkach do paska z krzyżem nad księżycem datowanych na V-VII wiek, czy kolczykach w kształcie półksiężyca, w które wpisany jest krzyż. Różnego rodzaju zawieszki w kształcie półksiężyca były wyrabiane już od epoki brązu i służyły w całej Europie i Śródziemnomorzu jako amulety. Na średniowiecznej Rusi już od VII wieku, a więc jeszcze przed przyjęciem chrześcijaństwa, Aż do XII wieku. Niezwykle popularne były zawieszki, gdzie pod półksiężycem znajdował się krzyż. Wyrabiane w Bizancjum noszone były jako amulet, popularnością ustępując w późniejszych wiekach jedynie krzyżykom noszonym na szyi. Odwrócone o 180 stopni zawieszki niezwykle przypominają znak heraldyczny z roty Henryka Brodatego. Mamy jednak podstawy zakładać, że pierwotną formą tego znaku był drugi wariant. Krzyż nad półksiężycem znany z pieczęci oraz monet Aleksego Komnena. Po raz kolejny wspominamy tu właśnie tego cesarza, ponieważ jego brązowych follisów z przedstawieniem krzyża nad półksiężycem na tle ośmiu dużych kul otoczonych drobniejszymi kulkami zachowało się szczególnie dużo. Motyw ten był jednak wykorzystywany co najmniej przez kilka wieków. Od cesarza Jana Cymiskesa aż po Jana III Dukasa. Niektóre emisje monet pozostają dziś zresztą też anonimowe. Krzyż i półksiężyc pozostawały niezmienne. Ewoluowały kule gwiazdy w tle. Co ciekawe, sztandar Bogdana Chmielnickiego zachował rozkład gwiazd wobec centralnego krzyża na półksiężycu podobny. Do bizantyjskich folisów starszych o niemal pół wieku. 500 lat. Na jednym ze znaków, ROT Henryka Bradatego, koło krzyża znajdują się cztery kropki, co także może być jakąś zniekształconą formą kul, czy też gwiazd z monet, ewentualnie czterech liter, znajdujących się po jednej w każdej ćwierci, na jaki krzyż dzieli przestrzeń: czterech B, litera w tradycji bizantyjskiej, czy też czterech z tradycji serbskiej. Motyw greckiego równoramiennego krzyża o czterech zakończeniach, a nie ośmiu, co jest bardziej rozpowszechnione w Prawosławiu, trafił na Ruś w połowie XII wieku. Zdobił on Sobór Świętej Sofii w Kijowie w 1152 roku, Sobór Przemienienia Pańskiego w Peresławiu Zaleskim też z 1152 roku, Sobór Uspieński we Włodzimierzon Klaźmą z 1158 roku. Wtedy też pojawiają się na cerkwiach pierwsze krzyże na półksiężycu, np. Cerkiew Pokrowa na Nerli, z 1165 roku, czy też Dmitrijewski Sobór we Włodzimierzu, z 1197 roku. Zapowiedzią tej nowej mody ikonograficznej są zdobienia sarkofagu Jarosława Mądrego z XI wieku, gdzie krzyż zdaje się jakby wyrastać z otaczającej go liści palmowych, uformowanych na kształt ramion półksiężyca. Biorąc pod uwagę wszystkie te okoliczności, wydaje się o wiele bardziej prawdopodobne, że to Bolesław Wysoki, pod wpływem swych kontaktów z Rusią i Rurykowiczami, z których każdy posiadał swój własny symboliczny znak, będący wariantem pierwotnej tamgi rodowej, owego trójzębu włodzimierza, że to Bolesław Wysoki wpadł na pomysł uczynienia skrzyża na półksiężycu swojego znaku. Mogło to stać się zresztą wcale nie na Rusi, lecz podczas pobytu na uchodźstwie w Niemczech, kiedy to młody piast zasłynął przewagami rycerskimi u boku cesarza Fryderyka Barbarossy. I wobec faktu szerzenia się nowej mody na herby wśród rycerstwa niemieckiego mógł poczuć potrzebę ustanowienia własnego znaku, będącego jakby jego herbem. Dlaczego jednak wprowadzenie symbolu krzyża na półksiężycu do ikonografii współczesnej Borosowi Wysokiemu Rusi? Miałby mieć związek akurat z bizantyjską monetą, a nie na przykład z łunnicami, czyli księżycowatymi amuletami znanymi na Rusi od wieków. Przemawia za tym jeden fakt. Wśród niewielkiej liczby zapożyczeń z języka łacińskiego do języka słowiańskiego, zanim ten rozpadł się na dialekty, a potem języki regionalne, a więc zapożyczeń do wspólnego języka słowiańskiego, znajduje się wyraz centa, wywodzący się z łacińskiego centus centum. Jest to oczywiście po łacinie 100, ale w tym przypadku mamy do czynienia w formę, w wyraz, który jest skróconą w ludowej łacinie nazwą centenionalis, brązowej monety wprowadzonej w czasach cesarza Konstantyna między latami 320 a 340 i wycofanej z obiegu już po czasach Teodozjusza Wielkiego zmarłego w roku 395. Nazwa monety mogła się jednak szerzej przyjąć, o czym świadczy zastosowanie w języku gockim w przekładzie Ewangelii na język gocki Ewangelii św. Mateusza, wyrazu kintu na oddanie greckiego kodrantis. Kodrantis jest transkrypcją łacińskiego quadrans, nazwy zdawkowej monety z brązu o wartości 1 czwartej asa. Słowiański wyraz centa badacze początkowo uważali za pośrednie zapożyczenie poprzez gocki. Jednak w najnowszej pracy o najstarszych germańskich zapożyczeniach w języku słowiańskim autorstwa Saski Prontithow nie został ten wyraz wymieniony. Za bezpośrednim zapożyczeniem z ludowej łaciny przemawiała fonetyka. W przypadku gockiego konieczne byłoby powołanie do życia jakiejś formy rekonstruowanej, kinta. Gdy tymczasem w łacinie centa to normalna liczba mnoga od centum. I fakt, że greckie, gockie kintus, to hapax Legomenon, że nie pojawia się nigdzie więcej w piśmiennictwie gockim, a żadnym innym, na określenie monet częściej w gockim używano takich wyrazów jak Skadz, drachma z greckiego czy fajchu. Wyraz centa zapożyczyli więc Słowianie, podczas swoich pierwszych kontaktów z ludnością łacińskojęzyczną Bałkanów w VI wieku, a może już w V wieku, na określenie drobnej monety z brązu. Tu przypominamy, że ta moneta wyszła z użycia już na samym początku właśnie V wieku. Znany jest w zabytkach języka starocerkiewnosłowiańskiego wyraz centa, czyli dinarion, denar, w Euchologium Sinaiticum z XI wieku czy też w kodeks suprasliensis z wieku X. W języku staroserbskim mamy wyraz ceta, w znaczeniu lepton. Jest to drobna jednostka monetarna grecka. W staroruskim mamy centa. Jest to drobna moneta w Ewangeliarzu Ostromira, pisanym w latach 1056-1057. Także w języku czeskim ceta to drobna moneta, drobiazg, a cetka sreberko-złotko. Po ukraińsku cjata, cjat ma znaczenie niewiele, a polskie centka oznacza wzór na futrze zwierzęcym, okrągłym kształtem przypominający drobną monetę. Jedynie w rosyjskim wyraz cata ma podstawowe znaczenie oprawa ikony. Po raz pierwszy poświadczony już w staroruskim, w latopisie Hipackim z początku XV wieku, gdzie spotykamy nietypowe dla reszty słowiańszczyzny znaczenie wyrazu centa. Pod rokiem 1175 wspomniano tam śmierć księcia Andrzeja Bogolubskiego, który wystawił cerkiew narodzenia Matki Bożej w Bogolubie i ukrasi ikonami mnomociennymi z latą i kamieniem dragim, rzemciugą wielkim, biescennym i ustroi je razlicznymi ciatami i jaspidnymi catami ukrasi, i wsiakimi uzoroczy swietlost świetlost kako zrieti. I upiększył ją cerkiew ikonami wielkiej wartości, złotem i drogim kamieniem, i wielkimi perłami bezcennymi, i ustroił ją rozlicznymi catami i jaspisowymi catami, tu jest, nie jestem pewny przekładu, upiększył i wszelkimi rzeźbieniami w drewnie. Zadziwił ją światłością, że nijak patrzeć. Cata na Rusi to nie tylko drobna moneta, jak w innych słowiańskich językach, ale przede wszystkim Podstawa prawosławnego krzyża, albo część wykonanego ze złota lub srebra, przybrania ikony. Ta podstawa to nic innego jak półksiężyc, na którym umieszcza się krzyż. Natomiast w przybraniu ikony mamy dwa podstawowe elementy: wieniec, który okala twarz Maryi lub Świętego, oraz właśnie cata, ozdoba noszona na piersi w kształcie półksiężyca, bogato zdobiona. W jej centralnej części wyobrażony bywa nieraz krzyż. Cata jest więc odpowiednikiem ryngrafu z tradycji Europy Zachodniej. To niespotykane w innych słowiańskich językach rozszerzenie znaczenia wracu cata z drobnego pieniążka na elementy wystroju sakralnego o kształcie półksiężyca dokonało się wyłącznie na Rusi i możemy to datować na połowę XII wieku. To wtedy pojawiają się krzyże na półksiężycu zdobiące cerkwie. I to wtedy Andrzej Bogolubski przyozdabia ikony w cerkwi rengrafami. Oczywiście rengrafami w cudzysłowie. Półksiężycową ozdobę, zwaną cata, noszą też świeckie osoby, np. książę Jarosław i Izjasławicz-Kijowski, żyjący w latach 1133-1180, którego portret znamy co prawda dopiero z iluminowanej kroniki Iwana Groźnego, opiera się ona jednak na dawniejszych przekazach. Książę Jarosław nosi catę na szyi, jak w dawnych wiekach Galowie nosili torques, swój specjalny naszyjnik, różniający ich z innych ludów. A w późniejszych czasach, tak jak ryngraf, wywodzący się od obojczyka, czyli części zbroi mającej chronić szyję, no będą nosić m.in. też i polscy rycerze. Na to rozszerzenie znaczenia wyrazu cata, jakie dokonało się na Rusi w połowie XII wieku. Wpływ miał nie kształt pieniążka, który Polakom skojarzył się z plamkami na futrze niektórych zwierząt, stąd centka, ale to, co na tym pieniążku było wyobrażone, a najczęstszym, powszechnym motywem przedstawianym wówczas na bizantyjskich folisach, był właśnie krzyż na półksiężycu. Stąd na Rusi, zarówno taki krzyż wieńczący cerkiew zaczął być nazywany cata, jak i część ubrania ikony o półksiężycowym kształcie. Innowację tę zaprowadzono tam w połowie XII wieku, i wtedy to właśnie w połowie XII wieku książę Śląski, w przyszłości, wówczas jeszcze syn, Bolesław Wysoki, pojawił się w Kijowie po swą małżonkę z z którą związek musiał być dla niej na tyle istotny, że dwojgu swych najstarszych dzieci nadał niespotykane wcześniej wśród piastów imię narodowe Rurykowiczów. I to raczej tenże Bolesław, a nie jego syn, Henryk Brodaty. Wybrał jako swój osobisty znak Catę, Krzyż na Półksiężycu. Symbol, który zaczynał być bardzo popularny na Rusi, a był niemal zupełnie niespotykany na Zachodzie. Niemal, ponieważ w południowej Italii, wystawionej na wpływy greckie, można Krzyż na Półksiężycu obserwować, na przykład na drzwiach opastwa świętego Klemesa, w Castiglione Kazauria w Abruzzo drzwiach pochodzących z około 1190 roku. Henryk Brodaty. Syn drugiej żony Bolesława Wysokiego, Krystyny, której rodu nie znamy, możemy się tylko domyślać, że pochodzeniem znacznie ustępowała mężowi, objął dziedzictwo po ojcu jedynie z powodu uprzedniej śmierci starszych braci, przyrodniego Jarosława i rodzonych Bolesława, Konrada, Jana, a także śmierci młodszego brata Władysława. Od początku swego panowania Henryk Brodaty musiał stawić czoła zakusom stryja, Mieszka jego, Zapewne więc posługiwał się osobistym znakiem herbowym swego ojca, bez jakichkolwiek zmian, jako symbolem legitymizującym jego władzę nad całym śląskiem. Orzeł w herbie pojawia się dopiero u Henryka Pobożnego, który, jako połączenie znaku ojca z orłem hrabiów Merani. Z którego pochodziła jego matka, święta Jadwiga, córka Bertolda IV, hrabiego Andeks, wprowadza ten herb, który dziś znamy także jako herb województwa, w tym przypadku nie śląskiego, tylko dolnośląskiego, gdyż taką nazwę zaprowadzono w wieku XX. Dziękuję bardzo Państwu za wysłuchanie tego odcinka i bardzo serdecznie dziękuję wszystkim tym, którzy wsparli podcast Interpretacje w serwisach Patronite i Bajkofitu.